Mamy kolejny dzień dzisiaj zwiedzania. Chyba nic jeszcze dla was nie nagrywałam. Przed chwilą byliśmy w vintage shopach. Teraz wam wstawię jeden z nich. Dzisiaj mamy dzień numer 3 albo 4. I chodzimy po różnych vintage shopach. I właśnie znaleźliśmy między innymi taki. Jest tutaj dużo super rzeczy, ale ceny są naprawdę wysokie. Głupio mi było kręcić w środku, więc pokazuję wam wystawę. Ale tak to nie nagrywałam, bo po prostu sobie oglądałam, ale kupiłam takie okulary w jednym właśnie z vintage shopów za 40 zł około. Mam takie kryształki i teraz jesteśmy w zoo. Jest piękna pogoda, także to jest super atrakcja. Także za chwilę idziemy sobie tutaj zwiedzać, bo jest naprawdę dosyć spore. Ale co chciałam powiedzieć to, bo ciągle zapominam od kilku dni o komunikacji miejskiej, ponieważ kupiliśmy taki bilet 7-dniowy. Jesteśmy tu na 5 dni, ale są chyba tylko dzień, na 3 dni i właśnie na 7, także kupiliśmy na 7. Taki bilet kosztuje około 60 chyba kilku złotych, ale okazało się, że jak jesteście studentami, można kupić taką wersję tańszą na miesiąc i on wtedy kosztuje chyba z 50 zł albo 40 nawet, także opyla się bardziej kupić miesięczny studencki. Zobaczcie, żeby obejrzeć sobie tutaj zwierzątka, trzeba przejść przez taką rurę. Hi baby, malutki wielbłądzik. Patrz, jak tutaj front cały czas kopie, padło liść. No, ale pasek malutki. Wygląda troszkę z buzi jak taki konik. Przyszliśmy teraz do... O nie, tutaj nie ma napisane. Do Drum Cafe. To jest chyba najbardziej polecana ze wszystkich restauracji w całym Budapeszcie i tutaj możecie zjeść i gulasz, i langosze, i serową zupę, i jakieś różne desery węgierskie, także macie wszystko z kuchni właśnie węgierskiej. Tutaj macie ceny, bo są też przeliczone od razu w euro. I ja właśnie bardzo chcę spróbować zupę cebulową, ponieważ Kasia Osipowiczka mi ją polecała. Kosztuje 2 euro i na pewno będę próbować langosza, bo jeszcze nie jedliśmy i mnie przekonał, to jest langosz z bekonem. Także na pewno spróbuję i też tutaj na przykład jest langosz w wersji węgierskiej takiej. Samo miejsce w sobie wygląda dosyć średnio, ale mam nadzieję, że jedzonko będzie pyszne. I zupa serowa jest, słuchajcie, tak podawana. Teraz będę testować. Ok, więc tutaj jest langosz z bekonem, a ten jest taki z gulaszem węgierskim w środku. I fryteczki. Jesteśmy już po jedzonku i historia jest na tyle śmieszna, że ja od samego przyjazdu tutaj chciałam iść na langosza, chciałam go spróbować i jak przyszliśmy tutaj, to ja taka podekscytowana wybrałam swojego wymarzonego jeszcze z boczkiem, który uwielbiam. Po czym jak spróbowałam pierwszy kęs, to totalnie nie zaklikało i nie zjadłam go niestety. Ogólnie chciałam polecić bardzo to miejsce, ponieważ węgierskie jedzonko jest przepyszne. Ta zupa serowa była ekstra i ogólnie langosz sam w sobie jest bardzo dobry, tylko po prostu nie moje smaki, ale osoba, z którą tutaj jestem na wyjeździe, zachwycona była. Po prostu się zajadała, zjadła 2 langosze, ja jestem pod wrażeniem, bo ten jeden już jest taki solidny, tuściutki, a tu weszły 2 i frytki. Także, no nie wiem, dajemy taką ocenę 8, myślę, bo no, to jest taki klasyk, żeby tutaj przyjechać i po prostu zjeść jedzonko w Budapeszcie. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień i dzisiaj idziemy do New York Cafe. To jest podobno najładniejsza kawiarnia na świecie, także zobaczymy, czy to jest prawda. Ja lubię taki klimat, mam nadzieję, że nie będzie tak dużo ludzi, jak jest zazwyczaj na zdjęciach, bo tak jak wam mówiłam, turystów jest teraz o wiele mniej. I tutaj już jesteśmy pod, budynek prezentuje się tak w sumie jak mniej więcej środek. Także idziemy zobaczyć, ja założyłam specjalnie sukienkę pod kawiarnię, także idziemy się przekonać na własnej skórze, czy faktycznie jest taka piękna. Faktycznie środek robi, słuchajcie, wrażenie. Tak to wszystko się prezentuje. I prawie nie ma nikogo. Jest zajęte tylko kilka stolików, no ale ceny już są zdecydowanie wyższe niż w innych miejscach. Tutaj możecie zobaczyć przykładowe w euro. Słuchajcie, zwiedzanie teraz Budapesztu jest naprawdę mega proste, bo nigdzie nie trzeba czekać w kolejkach, także to jest ogromny plus.
i nawet tutaj, gdzie normalnie trzeba czekać czasami, żeby usiąść w środku, to dzisiaj macie większość stolików wolnych, także rewelacja i faktycznie mi się bardzo podoba, ale trochę klimat mi się kojarzy z Łazienkami Królewskimi. Jak pójdziecie sobie zwiedzać na przykład Pomarańczarnię, to w środku jest bardzo, bardzo podobnie, tam jest chyba teatr albo opera i właśnie to jest podobny klimat, natomiast to jest o wiele większe i bardziej zadbane i też bardziej zdobione, także no ja uwielbiam i zaraz będziemy robić zdjęcia, ale na początku napijemy się kawy. I tutaj, jeżeli macie ochotę, to możecie zamówić kawę z 24-karatowym złotem na przykład. I wtedy taka kawa kosztuje 10,5 euro. Ja już wróciłam do Polski. Jest tutaj okropne światło, bo pada deszcz, chociaż na filmie zawsze wygląda, jakby było jasno. Ale chciałam zrobić takie podsumowanie tego vloga, a w sumie dwóch vlogów, bo prawdopodobnie podzielę na dwie części. Pokazałam cztery przed chwilą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Budapeszt, to ja jestem zachwycona i zwiedzanie w 5 dni go jest naprawdę takie, można sobie tak fajnie rozłożyć je w czasie, nie trzeba się spieszyć. Jakbyście chcieli zwiedzić 3 dni, myślę, że spokojnie wszystko byście to samo zobaczyli, tylko bardziej musielibyście w skondensowany po prostu sposób zwiedzać. Jeżeli chodzi o Airbnb, które Wam pokazałam, było naprawdę bardzo fajne, natomiast w Budapeszcie było teraz powyżej 30 stopni, więc w ogóle zwiedzanie miasta przy 30 stopniach jest dosyć problematyczne, natomiast to jest do przejścia. Ale to mieszkanko było bardzo małe, nie było tam klimatyzacji i było tak duszno i gorąco, że nie dało się wytrzymać. Musieliśmy mieć cały czas otwarte okno, drzwi i tak naprawdę drzwi zamykaliśmy dopiero jak szliśmy spać, także to było też takie niekomfortowe, że na oścież mieliśmy cały czas otwarte drzwi. I powiem Wam, że to były małe mankamenty, reszta była super, było wszystko. Od odkurzacza po suszarkę, w sumie nie chciałam powiedzieć, odkurzacz też był, ale chodziło mi o żelazko, suszarkę, wszystkie jakieś kubki, także naprawdę o to w ogóle nie było się trzeba martwić, nawet były też żele, szampony, ręczniki, także naprawdę wiele rzeczy nie musiałam brać, a jak wiecie, miałam bagaż podręczny, więc się bardzo ucieszyłam, że nie muszę brać na przykład szamponów. Jeżeli chodzi o koszta, zawsze staram się Wam podawać, myślę, że w całości ze wszystkim zjedzeniem, ze zwiedzaniem, z noclegami 5 z lotem zamknęłam się w 1000 zł, także myślę, że to jest dosyć dobra cena, jak na właśnie 5 nocy, lot i do tego właśnie jedzenie, różne zwiedzanie. Też byliśmy właśnie w tym labiryncie, który kosztował około 30 zł, zoo kosztowało około 30 zł, termy około 40 albo 50, także to były takie, powiedzmy, droższe atrakcje, ale myślę, że spokojnie można jeszcze taniej zwiedzać, ale po prostu chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja to robię. Także ja już w tym odcinku się z Wami żegnam, żeby to też nie trwało wieczność. Dajcie znać, czy w ogóle takie filmy Was interesują i widzimy się w kolejnym filmie. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia, hej!